got Bristow cornered. You want us to bring her in? Нет. Terminator. Jacobs. Or should I say, Agent Jacobs? Anna, I was... Please, don't embarrass yourself. We know you work for the CIA. Besides, it's more fun to make you talk. Hey, Sydney. Sorry to call you in on your day off. I was just practicing my slap shot. Oh, yeah? Yeah. Next time you want to go one-on-one on the ice, I'm ready. What's up? Not sure. Your father called a briefing for this afternoon. Attendance mandatory. Cześć, cześć, cześć! Witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnej serii na moim kanale, coś nowego. Wzięło mi ostatnio, słuchajcie, na takie tytuły trochę na podstawie filmu, Enter the Matrix. Zagrałem sobie i teraz przyszedł czas na kolejną dynamiczną grę akcji opartą na motywach popularnego serialu Alias. I to jest gra o tym samym tytule, Alias. Może znacie ten serial? Powiem wam szczerze, że nie oglądałem go i chyba się skuszę, tam widziałem, że kilka sezonów jest. No i właśnie, tutaj są te nasze przerywniki z filmu. Więc może to zostawię wam. No sami przyznajcie, dynamiczna gra akcji. To trzeba przyznać. Słuchajcie, i tutaj... Dam sobie tak. Tutaj jest bohaterką, może jak widzicie, jak oglądaliście może ten serial, to jest... Bohaterką jest tutaj agentka agencji rządowej CIA, Sydney Bristow. Sydney. Została nam powierzone dochodzenie w sprawie zaginięcia agenta Jacobsa w podejrzanych okolicznościach. To też nawet widzieliśmy na filmiku. Oj, będzie się działo. To będzie trochę takich skradanek tutaj, dużo walki. Zobaczymy, ja to generalnie w skradankach nie za bardzo się czuję. Zobaczymy, mi to pójdzie. Gra jest z 2004 roku i tutaj bohaterką to... Znaczy bohaterka tutaj też jest jako filmowa, nie? Może kojarzycie Jennifer Garner. W każdym bądź razie, ten serial dostał aż 11 nominacji do nagrody Emmy, także musi być dobry, dlatego ja chyba się skuszę i sobie go obejrzę. Nie wiem, ile tam jest tych sezonów. W każdym bądź razie widziałem, że w każdym sezonie to dość sporo odcinków, ale może być ciekawe. Dobra, sprawdźmy to. Z czym to się je? Anna? Our source, Agent Jacobs, informed us that Anna has been working on something referred to only as the machine. Before being compromised, he made a successful dead drop inside Anna's current location, a Monte Carlo casino operated by Sark from one of his mansions. You're saying Sark and Anna are working together? That's what you need to find out. You and Dixon will be infiltrating the casino. We've already established your alias as a new waitress. And I'll be posing as a player on the casino floor. Since your uniform doesn't exactly have pockets, I'll smuggle in Marshall's optech for you. After you make contact with me, we can stay in audiovisual contact via your PDA. There's two things you have to do in the casino. If you get too close to Sark, he'll recognize you. But we can tag his driver. Drop a traceable radioactive serum into the driver's drink. That will allow us to track his movements. Once you do that, you'll recover Jacob's dead drop. He stored his intel on disk and hid it in a secure location inside the casino. Hopefully, it'll tell us more about the machine, as well as what Sark and Anna are up to. When you find the disc, bring it back to CIA for analysis.
I don't need to remind you. Sark and Anna are two of your deadliest enemies. So watch your back, Sid. Hey, Sid, so your dad was like, make sure my daughter has the absolute best, and I would like, sir, yes, sir, nope, anything for you. Sir, anyway, here's your optech for this mission. First of all, we have the tracer serum to tag Sark's driver. Now, whatever you do, don't drink any of this yourself, please, or you're probably going to have a barium hangover, and trust me, those are the worst. Because it really, right in the frontal lobe, it hurts like a searing pain. Next up is this Razor Prism. You splice this baby into the security camera cables, and it'll let us see what they see. It's pretty cool. Razor Prism! Last but not least is this fingerprint replicator. Now, I got this idea when I was playing with glue and peeling it off my fingers. Did you ever do that when you're a kid, and the glue and the dried? Then you kind of feel like a zombie with the dead skin. No? Yeah, I did. So, as I was saying, a satellite surveillance over the casino showed some pretty tight security, so this could come in handy. Zawsze musi być jakiś zabawny, nie? No i dobra, jesteśmy, słuchajcie. Musimy na niego uważać, tak? Żeby nie podchodzić zbyt blisko. Ojeju, no. Bo będzie masakra. Base camp, I'm in. Read you loud and clear. Find Dixon for your optech before you proceed with the mission. On my way. Aha, dobra, musimy go znaleźć, tak? Niby mamy tutaj mapkę. Co? No, tak prezentuje się nasza bohaterka. No, powiem wam. Świetnie. Dobra. Tutaj z tymi ludźmi będzie można pogadać. Nie wiem, czy on jest ten taki, że nie mogę się do niego zbliżyć. Taki był łysy. Coś tam mówili, że mam go otruć. B. You new here? Don't forget checking all the corners for customers. It's a little dark in some places. Okay. Co to jest jedynka? Quiet night tonight. Aha, może to tam jest, widzicie? On mi pokazuje. Dobra, muszę uważać. To mogę z tymi ludźmi porozmawiać. I heard security being told to keep their eyes and ears open. I'm gonna keep my head down, I think. Czy nie, on poszedł. A był blisko mnie. Mogę porozmawiać z tymi ludźmi, fajnie. I'm telling you, Frida, there's more to this place than meets the eye. You and your conspiracy theories, Fred. You'll be telling me next this waitress is really a spy. In that outfit? It's hardly hide in the dark clothing, is it? Okay. Cześć. Oh? A drink. Scotch on the rocks. Make it a double. Okay. My generalnie robimy tutaj za kelnerkę, nie? A friend of mine installed the security systems here. They under-budgeted on the camera, so he had to install cheap ones. They're not very secure. They have a blind spot right underneath the camera. What was I saying? Nothing I shouldn't, I hope. Ach, to się może nam przydać. That was strange. When they checked that guy for weapons on the way in, their equipment wouldn't work. Don't let the head waitress see you behind the bar. She'll order you straight back to the casino floor. A, tam jest to chyba ten koleś. Chyba. Nie wiem, czy mam się do niego zbliżać, czy jak. Mogę biec. Tu jest... A, to jest ten Murzyn. Ciekawe, czy właśnie ci aktorzy to... Znaczy tutaj to są z serialu, ale chyba tak. Dobra, mamy. Right on time. I just tapped into Casino Security's comm channel. Should be able to make this run smoother. Here's Marshall's technical support, including the tracer serum. Sark's driver is the one in the corner. He's been knocking back Bloody Marys for an hour now. Good. Hopefully he won't notice when he's drinking barium. I'll go check in with the head waitress and get him another drink.
Czyli jednak muszę mu tutaj coś tam wlać, a z nimi jeszcze nie rozmawialiśmy, czy to nie jest dobry pomysł? O, na przykład z tym. I told her, keep the house, keep the kids. Just leave me the dog. Okej. Nieszczęśliwy. A z nią jeszcze można by było porozmawiać? Aha. A, czyli to jest to. Order up. Another Bloody Mary for the guy in the corner. Okej. Fine, fine. As long as Mr. Sark's picking up the bill, might as well keep them coming. No i tu będzie trzeba, słuchajcie. Wait for her to turn her back and then add the serum. First select the serum from your inventory. A jak to zrobić? Aha. A to muszę poczekać, aż oni... To mam tabulację, ale... którym by tutaj można było to użyć? W sensie, o, to mogę się skradać, dobra. Bym wiedział, co można robić. Skakać nie mogę, na razie. Tylko jest to takie skradanko dziwne. Chciałbym... Fajnie by było... A, takie coś mogę zrobić, super. Jak mogę użyć tych rzeczy? W sensie, o widzicie, ona nie patrzy. Ale nie wiem... Dobra, słuchajcie, udało mi się tu rozkminić. Musiałem zrobić małe cięcie. Ona jak nie patrzy, to tutaj, widzicie? Tu mam wszystkie rzeczy. Looks like you spilled something in that drink. Here, I'll get you another one. Dobra. Jeszcze raz. Good going, Sid. Dobra, bierzemy tą tackę. Udało się. Za pierwszym razem myślałem, że mnie wykryje i będzie przesrane, ale nie, udało się. Dobra. Może dostanie jakieś sraczki, co? Proszę bardzo. Dobra. To był kierowca, tak? Nie mogę się rozejrzeć do góry, widzicie? Tak nie da rady. Mogę z nimi porozmawiać jeszcze? Mogę. You see, sweetheart, my line of work, you have to be very good with your hands. Okej. Tędy nie przejdę. We're picking up a clear signal from the driver now. Before Jacobs was compromised, he indicated that he would be dead dropping the disc in the freezer room beyond the kitchens. It's in the back of the casino. Great. I'm glad I'm dressed for the freezer room. No. Będzie nam zimno. Dobra. To idziemy w takim razie. Nie ma już tej kelnerki. To chyba nasza szefowa była. Możemy tu wejść. No tutaj chyba będą takie miejsca, słuchajcie, do zapisu, wiecie? O, 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 właśnie coś takiego. Safe. No, to zapiszemy. Sneak past the guards to avoid raising a security alert. Serio? No właśnie, i zaczyna się, słuchajcie. Ja muszę się tam przecisnąć. Strasznie idzie pomalutku, w ten sposób, tak?
Tamten stoi, ten idzie. Dobra. Będzie? Do you have a visual on the disc? Negative. O, zimno mi. Dawaj tu jakiś dysk tu. Co to jest? Wait, I found it. Dobra, mamy to. I need something to smash this open with. Nie mamy czymś, żeby to rozwalić. Jest tu jakaś rurka, dobra, jest jakiś młotek. Dawaj to. Zimno mi. Tłuczek mamy do mięs. Idealnie. I co, nie usłyszą tego? Dobra, bierz i to. Dobra, idziemy stąd. Local area networks just intercepted a cell phone call from Sark. He mentioned a meeting in the Gersh room. Apparently, it's an executive suite somewhere inside the mansion. Marshall's downloading blueprints of the mansion to your PDA to help you access the location and eavesdrop from it. Dobra. Mój English to jest po prostu masakra. Mam nadzieję, że będę tutaj dawał radę. Mam to, aha, dobra, mam mapę też. Guards heard the noise. Find a place to hide. Fuck! A sobie żartujecie. Mogę tam do exit? See that camera? You have to stay clear of that. Ah, kamery. Fucking shit. The elevator up to the executive suite should be down this corridor to the left. Try not to alert that guard. Dobrze, tak spróbuję. Widzi mnie? Dobra, nie. Mogę tu? Dziękuję. Z tym młotkiem w ogóle ona chodzi, nie? Właśnie dziwnie, o ta kamera. Widzicie, nie mogę. What's wrong? The elevator just started moving. Someone on another floor must have called it. You don't have clearance to be up there. Then I'll have to make it up as I go along. Może coś zawalczymy? Gdzie ten mój tłuczek? A ty. Ja też chcę tak. Jeszcze ktoś? Wstał. Great work. Take a look around. See if you can find any clues about this meeting Sark is having. Zapis. No dobra. Hostile target spot. O ty. Jeszcze ktoś? Wstawaj. Szkoda, że nie można go dobić. Znaczy może pewnie można, tylko ja jak zwykle nie umiem. Dobra, teraz, bo był na czerwono, już chyba nic z tego nie będzie. Tutaj można chyba brać przedmioty, właśnie. Wiecie, i tłuc ich po głowie, nie? Na przykład butelką. Co to? A, open the door. Dobra, to nie.
Huh? That computer might contain something. Hack it with your remote modem. Select the device when you're next to the machine. Well, that gives you a visual representation of the security protocols you'll have to break to get into their hard drive. A, czyli możemy się tu włamać tym naszym, co on nam dał. Oj, nie, to przepraszam. To jest tak. To jest tu i to jest... Chyba to. A cóż to takiego? D A B X. Aha, czyli to mogę... Dobra, to jeszcze raz. Nie rozumiem. Dlaczego to? Trzeba ułożyć jakoś tą kostkę, tak? To jest, żeby zhakować to? Zero. Aha. Nie, to tylko jeden jest właściwy. Aha. Tylko teraz pytanie, który? Może A? Nie, nie. B chyba. B na końcu by było. No, te B śmieszne. Dwa są właściwe. Może DB. Źle zbiję. W sensie A, DB. Nie jeden. A, CB. Też nie. Uziwa. Nie. C, D, B. A, czyli C. C, A, B. No, uziwa, doszedłem do tego. Mamy to. Hot off the press. What is it? Is it about Jacobs? No, it's a dossier on the machine. Something Anna prepared for Sark. Nothing on Jacobs, but it seems that the followers of Rimbaldi are working on a prototype for it in some kind of weapons plant. Where's the plant? According to this... Oh my god, it's underneath the casino. Wait, I've managed to isolate the schematics of this weapons plant from the computer hard drive when you hacked it. It's kind of like... Knock knock. Serendipity calling. Serendipity, you know, means like lucky. It's imperative you find this weapons plant. We might be able to get ahead of Sark and Sloan for a change. That depends on how much time I have. Dixon, any sign of Sark? Not yet. All right, base camp. I'm heading for the plant. Dobra, jakaś broń, tak? Pod kasynem. Tu nie przejdę. Muszę się wrócić. To co, może zapiszemy od razu? Jak dają, to czemu nie, nie? Będziemy korzystać z tego. Wiecie co, a jakby tak tą butelkę... Mogę się jej pozbyć? Dobra. Nie, bo chodzi mi o to, żeby, wiecie, żeby nie było, że ja z tą butelką łażę. A, teraz mogę... Dobra, dawaj na te zero. Tu? O kuźwa, te kamery śmieszne. Ten wstał. Oh shit. Poszedł. Aha, poszedł. Mogę to uruchomić? Oho, B. Mogę to przesunąć, słuchajcie. Nie wiem gdzie, ale... Tam chyba, nie? Do tego...
do tej szybki tutaj, nie? Dobra. Ale hopaj, hopaj, nie? Czekajcie, bo to jest walka, a jak... Nie, chcę, żebyś weszła na górę. Cholera. Jak wejść na górę? Może dwa razy. Jak tu wskoczyć do góry? Chyba, że to nie to. A B? A, dobra, tu. Panie. Uwaga. No i co teraz? Jeszcze. Bo spadnę. Dobra, i teraz mogę się tutaj... O. Tak. No nie, tak. Dobra, mamy zapis, słuchajcie. No tak. Tak myślałem. Kurde, tylko że oni mają broń. Ja nie mogę, wiecie, żeby mnie tutaj wykryli. Jak tutaj iść? Tu? Jak... Sydney, there's a lot of guards on patrol. No właśnie, no jest. You'll need to take this guy out with your stealth attack. Aha. Otherwise you'll alert the whole crowd. No właśnie. Czyli takiego jednego musimy ogłuszyć. Może mi się uda. Nie zobaczy jeden z drugim, to koniec. Nie wiem, gdzie on był. A tu jest, dobra. A tamten mi pewnie będzie... Skrzynki potrafią przytrzymać. Chyba źle idę, co? Gdzie on jest? On tu. No kuźwa, już mnie zobaczyli. No. Myślę, że nie mam szans z nimi w takiej bezpośredniej walce. Więc trzeba będzie... zrobić save'a. Znaczy load. Tak zrobimy. Jezus Maria. Nie wiem, jak mam go ogłuszyć. Jaki w ogóle... Jakie w ogóle, wiecie... Problemy. Mogę tu wejść? Mogę. Dobra, no co? Idziemy dalej, nie? Zrobimy save'a. Idziemy dalej. Aha, nie mam karty. Hostile target spotted.
Jak to zrobić, żeby właśnie go też tak, na przykład, nie wiem, jakiś combo przytrzymać albo co? Nie zawsze chce się ustawić. Dawaj mi to. Palnę go zaraz rurą. Leżeć mi tu. Dobra, to było dobre. Co my tu mamy? Okay. There's your security corridor. Make one, two, three cameras. You'll need to tap straight into that fiend so we can figure out how to get around it. Mhm. Szkoda, że nie ma żadnej broni. Serio. Nie, nie, chcę to. Aha, bo to mogę zmienić. A nie, ta rurka może być. Tutaj jest jeszcze coś do szukania, zbierania, nie wiem. Szkoda, że znikają przeciwnicy. Nie lubię tego w grach. Tak w ogóle z ścisłości to ja nie grałem w to. That room's on frequent patrol. You'll have to set up the Razor Prism somewhere else. Hey, hold on. Now, this is interesting. See those cables coming out of this room? Well, they should lead you to a safe location. A, czyli tam mam się udać, tak? Tylko, że oni tu cały czas są, nie? Te puszki mogę zabrać. Tam cały czas jest ich tych dwóch. Kurde, jakby tego można było wykończyć jakoś. Palnąć go w łeb, to byśmy mieli, wiecie, fajnie, bo byśmy mieli broń. Tu idzie? Mogę tu wejść na górę? Nie. On tu idzie. Jakbym się tak zczaił tutaj na niego i może on by przyszedł, to ja bym go palnął tą rurką, co? Co wy na to? Tylko, że przyszliby tamci, coś czuję. Kurde, nie da rady. Patrzcie, no nie mogę nawet. Kurde, idą następni. No, nie da rady tak. Nawet nie da rady podejść do niego. Kurde. O, o, o. Kuźwa, dawaj mi to. O! Może by mi to poszło jakoś. Słuchajcie, co? Może tak być? Jest tu jeszcze ktoś? Może jakaś apteczka albo coś? Szafki nie mogę przetrząsnąć. Tu nie przejdę. Tu generalnie mogę wejść na górę. O, zapis, dobra. To co, zapisujemy, czy jak? No, ona taka wykończona, ale to chyba widzę, że mi się ładuje, czy nie? Dobra, zapiszemy może. Ale na osobnym. Jakby to było bez sensu, czy coś, to może nie. A w ogóle tu mogę przejść, to może trzeba było górą, słuchajcie, o. Tak, chyba tak trzeba było zrobić. A ja sobie po prostu tutaj ich wykończyłem. Gdzie te kable szły? Tam, tak? Tu. No dobra, to otwórzmy te drzwi. Okay, time to pull out your lock pick. Select it from your lock pick menu when you're close to the lock. Now, dobra. Rotate the pick in the lock.
drop the pins into place in the right order. Voila! It's your birthday! It's your birthday! It's... it's not actually your birthday, but, I think Mr. Bristow said it was his birthday on the 12th. Co na tym ojcu? Co za koleś? To jeszcze sobie w tym odcinku otworzymy to. To jest to. Tak? Nie, to jest to. Na czym to polega w ogóle? Przycisk... 0 i 1. A czemu? Nie. Ba! Się narobiłem? Jeszcze raz. Spacja. Nie chcę exit. To spacja. I to jest że wychodzę stąd. O co tu chodzi? Teraz jest znowu inny. To jest D. Ha. To się kręci. Nie chce się kręcić. W, D. Wiecie co, muszę to chyba rozkminić, bo nie wiem o co chodzi. Sami widzicie. A? Aha, chyba trzeba tylko przyciskać. Dobra. Dawaj mi jeszcze to, zabiorę sobie. I tu mam zapis. To co, zapisujemy? Nie wiem, czy to do... Aha, naładowało mi się życie, dobrze. See the junction box? Use your razor prism on it and I should be able to give you a visual feed of the cameras in that corridor. No i dobra, jeszcze to użyjemy. Co to jest? To nie. To jest to? I teraz co? Będziemy mogli zobaczyć... We're running out of time. Leave the razor prism there. We're piggybacking off your signal here in the rotunda. By the time you get back to the security corridor, Marshall will have figured out the best way to bypass the cameras. I will? Yes, you will. Ktoś idzie. Kuźwa. Z miotłą. Hostile target spotted. Jeszcze wstaniesz? Bo jest na zielono. Dobra. Szkoda, że jak leży, to nie można nic z nim zrobić. Ale dawaj tą miotłę. Fajnie właśnie, że można zapisywać na każdym kroku. Jakby ci coś nie udało, no to wtedy sobie powtarzamy. Nawet nie trwa to długo. To czyli mamy trochę tu przeciwników, tak? Czekajcie, bo... O. W ogóle śmiesznie ona wygląda z tą miotłą. Co nie? Przejdę? Nie. To chyba tutaj będę musiał iść. O tu. Już powinienem kończyć odcinek, wiem. Co, nie mogę? Mogę. Też mogę tu zapisać sobie. Jak to w ogóle wygląda? Okay, I think I got it. The system cycles in order through each camera, so you only have to worry about avoiding the active camera. I'm displaying the pattern now on your PDA. Do you see the pattern? Look at the PDA. W sensie ja nie mogę po prostu się jakiejś tam kamerze pokazać.
No dobra, ale to słuchajcie, jest idealny moment, żeby zakończyć. Ja z tą miotłą tutaj... Po prostu będzie mnie pewnie widać tutaj, nie? Gdzie te kamery są? Tam. O, widzicie? Przez chwilę było mnie widać. O, muszę tak zrobić, żeby mnie ta kamera w tym momencie akurat nie widziała. Ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. Pobawimy się. Zapowiada się fajnie, tak filmowo. Coś innego jak ten Matrix. Także ja wam dziękuję i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.